Dobra, wypiję ten sok z cytryny i się nie skrzywię. Jak się skrzywię, to sprzedam wszystkie buty. Nie sprzedam. Co jest? Siema, z tej strony ZXNerd i mam dla was dwie wiadomości, dobrą i złą. I chyba w sumie lepiej zacząć od tej złej. Zła jest taka, że jednej z tych dwóch par już niestety nie kupicie na Chmielnej. Te buty sprzedały się w 5 minut od ich wrzucenia na stronę internetową sklepu, więc tym bardziej pamiętajcie o stronie azx.chmielna20.pl, ponieważ tam znajdziecie wszystkie informacje o nadchodzących premierach, a tych premier będziemy mieli jeszcze 7, więc jeżeli chcecie wiedzieć trochę więcej i trochę szybciej, kiedy i jaka para będzie miała swoją premierę w jaki dzień, zaglądajcie tam, więc pokażę wam, co kryje się pod literą F. F jak Frozen Lemonade. Model ZX8000 to chyba najbardziej kultowy tysięcznik od Adidasa. To właśnie wokół 8000ników zebrała się największa grupa kolekcjonerów i ten but nieprzerwanie od 1989 roku wzbudzał największe zainteresowania również wśród ludzi, którzy totalnie butami się nie interesowali. Zbierając kiedyś informacje o modelu ZX8000, odezwałem się do kilku osób, które rok 1989 całkiem dobrze pamiętają, a przy okazji już wtedy gdzieś tam ich zainteresowanie butami kiełkowało, a do dzisiaj również te buty zbierają, więc łatwiej mi było zwrócić ich uwagę na to, co pamiętają właśnie z tego roku i co pamiętają konkretnie, jeżeli chodzi o ZX8000 Aqua. To właśnie 8000niki były najpopularniejsze w tamtym czasie, a tym samym były najdroższym butem Adidasa na półce. Buty kosztowały wtedy około 230 marek niemieckich, co w przeliczeniu na dzisiejszą wartość i w przeliczeniu na dzisiejsze euro dałoby nam kwotę około 200 euro, więc na przełomie lat 80. i 90. te buty były droższe niż są teraz. Średnie zarobki mieszkańców Berlina i Niemiec Zachodnich w tamtych latach wynosiło około 3500 marek niemieckich brutto. Wtedy w Polsce średnie zarobki wynosiło około 490 marek niemieckich, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze daje nam wartość około 400 euro, więc tak jak widzicie, naprawdę na te buty mogli pozwolić sobie nieliczni. I to właśnie 8000niki, każde ich wydanie kolaboracyjne, czy nawet wydanie kolekcyjne, skupia na sobie największą uwagę kolekcjonerów oraz miłośników tych butów. Więc przechodząc do wydania, który mamy pod literą F z najnowszego AZX Paku od Adidasa, mamy tutaj Frozen Lemonade. I tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, jest to dość ciekawa i specyficzna inspiracja dla tej kolorystyki. Znajdziemy tu masę detali, które będę zaraz wam pokazywał bliżej. Bardzo letnia, cytrusowa kolorystyka tego modelu, która również gdzieś tam może nawiązywać do tego, co było popularne w latach 90. i jakie kolorystyki właśnie ZX-ów w latach 90. wychodziły na rynek. Pod językiem znajdziemy tutaj detale takie jak zastąpione zera cytrynami i kostkami lodu na lewej półparze. Bardzo ciekawa wkładka do butów. Na wkładce znajdziemy kostki lodu. Najciekawsze w tym wydaniu jest to, co kryje się pod kostkami lodu, czyli przepis na lemoniadę. I znajdziemy tu dokładną informację, jak możemy przyrządzić lemoniadę według przepisu designerów z Adidasa. Podejrzewam, że jest to dość zwykły przepis. Jest też dokładna instrukcja, co należy zrobić po kolei i zaraz za to się weźmiemy. Opowiem wam, będę przygotowywał lemoniadę według przepisu ZX-ów. A żeby tą lemoniadę wykonać i wykonać ją dla 8 porcji, potrzebujemy 3 kubeczki wody. Mówiąc kubeczki, mam na myśli 250 ml. Jeden kubek cukru, jeden kubek soku z cytryny. Tutaj producent podaje od 5 do 6 cytryn na całość. Jedna łyżeczka obierków skórki cytrynowej chyba oraz 5 kostek lodu. Dodatkowo dla ozdoby można wykorzystać jedną cytrynę. Dobra, woda mi nie będzie teraz potrzebna, bo w pierwszej kolejności mamy w instrukcji
aby zrobić syrop. Syrop robimy poprzez podgrzewanie jednego kubka wody, czyli 250 ml wody, z jednym kubkiem cukru, czyli 250 ml cukru, na średnim ogniu i doprowadzić do wrzenia. Gotować, dopóki cukier kompletnie się nie rozpuści, i ostudzić. Później musimy zmieszać dwa kubki wody z powstałym syropem oraz sokiem z cytryny z tych 5-6 cytryn oraz dodać do tego skórkę z cytryny i lód. I wszystko wymieszać i tak naprawdę nasza lemoniada jest gotowa, więc nie ma w tym nic skomplikowanego. Dodatkowe historie, jeżeli chodzi o ZX8000, to to, że model dość szybko stał się również popularny wśród kibiców i wśród casuali. To też często przewijało mi się, jeżeli chodzi o niemieckich kolekcjonerów, i to oni głównie właśnie mówili mi o tym, że bardzo często w pierwszej kolejności ZX-y, w ogóle 8000-niki, zobaczyli wśród ultrasów swoich lokalnych drużyn piłkarskich. U nas ja kiedyś trafiłem na jedno ciekawe zdjęcie, które teraz wam pokazuję. Jestem ciekawy, czy wiecie, kim jest ten pan. I dam wam chwilę, żeby się zastanowić. W tym czasie może tutaj schowamy te cytrynki. Ten pan to dość znana postać z lat 90. Jest to Pershing, więc myślę, że w jakimś stopniu pokazuje to, kogo u nas było właśnie w tych latach stać na tego typu butę. Z lata 90. w Polsce to też były te czasy, kiedy trzeba było dość mocno kombinować, żeby tego typu produkty można było sobie kupić albo w ogóle jeszcze ściągnąć do Polski, bo to też nie wszystko było tak, że po upadku muru berlińskiego wszystko od razu u nas się pojawiło i też ludzi na to było stać, bo to też nie było aż tak łatwe. 8000-niki Aquab ostatni raz na rynku pojawiły się rok temu. Było to wydanie konsorcjum, a chwilę po tym mieliśmy wydanie gierowe, które trzeba przyznać, że nie należy do super fajnych na tle innych wydań, jeżeli chodzi o ZX-y Aqua, ale właśnie Aqua wytworzyły przez te 30 lat tak dużą rzeszę zapaleńców tego modelu oraz tak duże zainteresowanie tym modelem właśnie wśród ludzi, którzy niekoniecznie zbierają buty, ale po prostu te buty pamiętają z lat młodości, że te buty dość szybko się sprzedały i nie było to najlepsze wydanie Aqua, to tak jak inne Aqua przyjęły się na rynku, sprzedały się, znalazły swoich odbiorców, a myślę, że też dzięki właśnie tym wydaniom pojawiło się trochę więcej nowych osób, które właśnie zainteresowały się historią tej linii i tym modelem. Poprzednie wydania miały miejsce w 2013 roku, w 2009 roku, w 2004 roku, w 2003, 98, 94 oraz między 94 a 89 były po prostu wydawane mniej więcej co rok. To ciekawe, że kolekcjonerzy Adidasa po kolorach są w stanie odróżnić, z jakiego roku i nawet jakiej produkcji są te konkretne Aqua. Zostało mi jeszcze trochę cytryny. Nie będę was tu już zanudzał tym. Szybko przyspieszymy wyciskanie soku z cytryny, bo mamy jeszcze drugą parę, którą akurat możecie jeszcze kupić na Chmielnej i będziemy mieli tu wydanie spod litery Y. Więc ja wyciskam cytryny do końca i widzimy się za chwilę. I jest to dość nietypowa para, o czym się zaraz sami przekonacie. Mam dla was model, który kryje się pod literą Y w najnowszym AZX paku od Adidasa. Y jak? Yucatan. ZX9000 Yucatan, inspirowany mokasynami, i sam zacząłem się zastanawiać, widząc pierwszy raz właśnie to połączenie, o co w tym wszystkim chodzi. Czemu ZX9000 mają mieć jakiś związek właśnie z mokasynami i gdzie w tym wszystkim jeszcze Yucatan? Ale zagłębiając się i szukając dla was wszystkich informacji, stało się to dla mnie jaśniejsze i pomyślę, że również wam pomogę, żeby znaleźć w tym wszystkim elementy wspólne. Jeżeli chodzi o sam model, mamy tutaj do czynienia z naprawdę wydaniem premium. Mamy model, którego cholewka pokryto zamszem oraz nubukiem. Dodatkowo znajdziemy tu fajne przeszycia, wysokiej jakości skórę na języku, na panelu bocznym. Dodatkowo elementy, które zazwyczaj są plastikowe, zastąpiono ich odpowiednikami ze skóry bądź z nubuku. I to właśnie stało się z elementami, które trzymają nam sznurowadła oraz z lace lockiem. Zastąpiono właśnie te elementy na ich skórzane odpowiedniki, a cage stabilizujący naszą piętę zastąpiono nubukowym odpowiednikiem. Całość prezentuje się naprawdę fajnie i dodatkowo wezmę drugiego buta. Dodatkowo, jeżeli chodzi o detale,
i czemu właśnie mokasyny? Mokasyny to z perspektywy tego wydania to przede wszystkim właśnie jakość wykonania oraz materiały, czyli skóra i zamsz. I oczywiście nie możemy tu mówić, że są to buty przerobione na mokasyny, ale buty jedynie inspirowane mokasynami. Największą z tych inspiracji znajdziemy właśnie na czubach tych butów. Znajdziemy tu duże przeszycia na prawym bucie, przeszycia w kształcie litery Z, a na lewym X, czyli mamy tutaj fajne połączenie ZX. Dodatkowo również w środku znajdziemy skórzaną wkładkę z dodatkową amortyzacją napięcia. Sama podeszwa kremowa, postawiona na szarym outsolu. Całość prezentuje się naprawdę fajnie. No dobra, ale zapytacie, gdzie w tym wszystkim jest Yucatan i o co z tym chodzi? Więc już wam tłumaczę, bo sam dość długo szukałem tych informacji i wydaje mi się, że złożyłem z tego najbardziej sensowną historię. W roku 2500 przed naszą erą swój początek miała jedna z najbardziej rozwiniętych cywilizacji obu Ameryk, czyli cywilizacja Majów. Zamieszkiwali oni właśnie tereny Półwyspu Yucatan, który znajduje się nad Zatoką Meksykańską. To właśnie na ten półwysep dotarła jedna z szalup z rozbitkami statku hiszpańskiego w 1511 roku, a 8 lat później swoją wyprawę właśnie na Półwysep Yucatan zaliczył Fernando Córdoba. Po dopłynięciu na plażę Yucatanu zapytał tubylców o nazwę ich ziemi. Ci odpowiedzieli Yucatan. Może nie tak, bo to bardziej po chińsku, bardziej po hiszpańsku oni odpowiedzieli Yucatan, co fonetycznie brzmi co fonetycznie po prostu brzmi tak jak słowa, które oznaczają nie rozumiem, co do mnie mówisz, więc tak właśnie Yucatan to nie rozumiem, co do mnie mówisz. No dobra, i może w sumie teraz ktoś powie, że w sumie nie za dużo, ZXRD, w sumie nie za dużo mi wytłumaczyłeś, bo w sumie powiedziałeś coś o makasynach, coś o Indianach, coś o Yucatanie i o 2500 przed naszą erą i 1500, a tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi? A właśnie chodzi o to, że najważniejsi w tym wszystkim są Indianie. Słowo mokasyn z języka algonkińskiego oznacza po prostu but bądź obuwie. I było to tradycyjne obuwie Indian. To oni wymyślili mokasyny. Klasycznie mokasyny produkowano ze skór łososia. Łososia. Mokasyny produkowano ze skóry łosia, wapiti, jelenia i bizona, a do szywania tych butów używano ścięgien zabitych zwierząt. Przeszycie na podbiciu zawdzięczamy właśnie temu, że buty szyto od środka, później w celu położenia ich na jakiejkolwiek podeszwie wywijano je na drugą stronę. Każdy z plemion indiańskich miał swoje własne mokasyny i różne plemiona rozróżniały się między sobą właśnie między innymi dzięki obuwiom. W sumie trochę tak jak dzisiaj lamusy chodzą w Nike'ach, a inni w Adidasach. Poprzez buty, jakie nosimy, określamy swoją przynależność. Mokasyny były jedną z pierwszych rzeczy, którą europejscy kolonialiści przyjęli właśnie od rdzennej ludności Ameryki Północnej. I tak jak widzicie, ZX-y, mokasyny, Yucatan, Indianie, jakoś wszystko się zaczyna kleić i nabiera trochę kształtu i sensu. Naprawdę fajne i ciekawe wydanie. Mi najbardziej podobają się te detale na przodzie, czyli przeszycia w literę Z i przeszycia w literę X. Fajny detal, który nadaje charakteru w moim mniemaniu właśnie temu wydaniu. Świetna jakość materiałów. Naprawdę dawno nie było nic takiego. Zamsz i nubuk, dodatkowo brak elementów plastikowych też gdzieś tam podnosi prestiż tego wydania, więc bardzo je wam polecam. Kupicie je teraz na stronie azx.chmielna20.pl. Przed nami jeszcze 7 premier i widzimy się już niedługo z kolejnymi modelami. Pewnie wszyscy czekają na literę W, ale jeszcze przed tym będziemy mogli zgarnąć chyba 2 kolejne modele, więc widzimy się już niedługo. ZX Nerd, do zobaczenia, cześć!